Uważam budynek za otwarty. Budowa bloku mieszkalnego kosztowała 4,5 miliona złotych, z czego 40% środków Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pozyskało z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pozostałą kwotę wyłożył ze środków własnych. W ramach inwestycji powstało 25 mieszkań pod klucz, 12 miejsc postojowych w garażu podziemnych oraz 2 lokale usługowe. Ten budynek budowaliśmy w kwietniu, zaczęliśmy 2010 roku, w październiku żeśmy go skończyli. Następny już jest rozpoczęty, będzie zakończony w następnym roku, też gdzieś w granicach jesieni. Nowe mieszkania dostępne są jedynie pod wynajem, jednak chętnych nie brakuje. W kolejce do własnego M jest ponad 200 osób. Także z zasiedleniem tego następnego, który też już budujemy, nie będzie problemów. W tym budynku będziemy mieli 25 mieszkań. To są mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe, o takiej powiększonym standardzie. Jeśli chodzi o powierzchnię, jak i wykończenie. Mamy również infrastrukturę taką pełniejszą, bo mamy również w piwnicach garaże. W garażach na dzień dzisiejszy będzie 12 miejsc plus 13 miejsc parkingowych, czyli zaspokoimy, jeśli chodzi o miejsca postojowe dla samochodów wszystkich lokatorów. Również cena nowych lokali nie należy do najtańszych w regionie. Lokator Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zapłacić będzie musiał 9,30 zł za metr kwadratowy. Koszt wynajmu jeszcze nie jest skalkulowany, ale to będzie w granicach gdzieś 9,40 zł. To taki czysty wynajm bez mediów, czyli bez ciepłej wody, bez ogrzewania i zimnej wody. Kolejne budynki z całego kompleksu są ciągle w budowie. W sąsiednim obiekcie będzie mogło zamieszkać 36 rodzin. Zakończenie budowy planowane jest na wrzesień 2012 roku, a koszt inwestycji to prawie 6 milionów złotych. Docelowo w całym zespole Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Kilińskiego powstanie 109 mieszkań, 96 miejsc postojowych i 2 lokale usługowe.